parse. Cześć kochani, tu Dorota. Cześć kochani, tu Dorota i witam was gorąco na moim kanale. I tak jak brzmię i wyglądam, jestem bardzo chora i to bynajmniej nie z lenistwa. Tak się złożyło, że przyszła wiosna, a ja się pochorowałam. Wykorzystałam więc fakt swojej chwilowej niedyspozycji i dopasowałam najnowszy look, najnowszą charakteryzację do mojego stanu. Haha. I uznałam, że grzech lenistwa nada się tu najlepiej. Lenistwo to naprawdę paskudny grzech i paskudna cecha, bo nie dość, że zarośniecie pajęczyną i będziecie tłusi i obrzydliwi i będziecie mieli rozmyty makijaż, to oczywiście ma to znacznie poważniejsze i takie na serio konsekwencje. Lenistwo sprawia m.in., że nie chce wam się poszukiwać nowych inspiracji, tworzyć, także bardzo, bardzo przestrzegam was przed tym. I oczywiście czasami każdy z nas musi sobie pozwolić na odrobinę kontrolowanego leniuchowania. No i tyle kochani na dzisiaj chyba z mojego gadania, bo jestem tak zakatorzona i muszę już to z siebie zmyć. Zachęcam was oczywiście gorąco do śledzenia całej serii 7 grzechów głównych. Lenistwo jest drugie, pierwszym grzechem była chciwość. Koniecznie ją obejrzyjcie. Oczywiście dajcie znać, jeśli wam się podobało, subskrybujcie mój kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście i oczywiście dajcie znać w komentarzach, na który grzech czekacie najbardziej i który według was będzie największym wyzwaniem. No i zaczynamy. Twarz mam wygładzoną i ujednoliconą i zaczynam konturowanie. Zaczynam od zwykłego produktu do konturowania, w miarę neutralnego koloru i wyjeżdżam spod tych kości jarzmowych troszeczkę na policzki, żeby je wyszczuplić. Konturuję również nos, co na razie tak naprawdę markuje mniej więcej, gdzie będę nakładać ciemniejsze kolory i właśnie pogłębiam te cienie szarościami i czernią. Ale oczywiście, jak widzicie, wyjeżdżam poza tą przestrzeń, na której normalnie się konturuję i tak jeszcze przybrudzam twarz, bo przecież moje lenistwo nie może być, wiecie, takie jakieś sterylne i pięknie rozblendowane. Zaznaczam jeszcze cienie pod oczami, no i oczywiście też przybrudzam kąciki ust. Następnie oczodoły jeszcze pogłębiam taką szarą zielenią i dalej na zewnętrzne kąciki oczu ląduje taka głęboka czerń. Generalnie w całym makijażu przyświecała mi taka idea, żeby wszystkie jakby elementy makijażu, takie jak konturowanie czy właśnie wyrazisty makijaż oczu, zostały zachowane i były wykonane w miarę, powiedzmy, poprawnie i tak zgodnie ze sztuką, natomiast żeby były takie, przywodziły na myśl właśnie brud, coś klejącego, czyli takiego coś, wiecie, co sprawia, że jest nam trochę niekomfortowo, jak na to patrzymy, więc wybaczcie. Ale jednak jest to postać, która ma odzwierciedlać lenistwo, a to właśnie mi się z lenistwem kojarzy. Teraz ten makijaż oka, który mniej więcej już zarysowałam, chcę sprawić, żeby był taki no rozmazany, żeby po prostu było jasne, że to jest jakiś niezmyty, wiele, wiele dni makijaż, który był mocny i piękny, ale niestety niewiele po nim zostało. Wcześniej dodałam jeszcze trochę różu na nos i zieleni w okolicach oczu, a teraz główny punkt programu, czyli nowość z NYXa, kremowy cień, a właściwie błyszczyk do oczu Glazed and Confused w kolorze Toxic. To właściwie ten produkt sam w sobie tak dosyć mocno zainspirował mnie do tego looku i nadał się tutaj doskonale do nadania właśnie takiej mokrej, tłustego takiego wrażenia na powiece. Natomiast przy mojej bardzo chowającej się powiece, no na pewno nie jest to produkt jakiś bardzo trwały, bo po prostu zbierał się w załamaniu, ale do zdjęć jak najbardziej się nadaje, po prostu musiałam go co jakiś czas poprawiać. Żeby pod okiem i w wewnętrznym kąciku coś jeszcze tam połyskiwało, dodałam błyszczyka, a teraz ten sam błyszczyk z Inglota notabene nakładam na usta i pod nos też. Stwierdziłam, że uosobienie lenistwa powinno również mieć zapuszczone brwi.
Tak więc moje postanowiłam dosyć mocno zagęścić i przyciemnić. Do tego użyłam eyelinera z nowej serii Strictly Vinyl z NYXA w kolorze brązowym. On ma bardzo precyzyjny, cieniutki pędzelek, fajnie się do tego nadał. I jeszcze rzęsy białą farbą. Troszeczkę wyczesuję również brwi, żeby było wrażenie, że osadził się na nich kurz albo po prostu posiwiały. Założyłam perukę i na koniec walczę jeszcze z pajęczyną, którą po prostu założyłam sobie wszędzie, na głowę, również na rękę. Troszeczkę ją przygruzam, tak samo jak dekolt, a na włosy jeszcze spryskałam suchy szampon. I to tyle na dzisiaj, moi drodzy widzowie. Dajcie oczywiście znać, czy taka, no, przyznajmy, nieco obleśna charakteryzacja również Wam się podoba i jaką chcielibyście zobaczyć następną. Do zobaczenia, buźka!